Cześć, tu dr Tronik. W dzisiejszym filmie opowiem Wam trochę o projektowaniu niskomocowym dla urządzeń IoT. Dlaczego jest to ważne? Dlaczego należy projektować urządzenia IoT tak, aby były jak najbardziej energooszczędne? No, głównie z tego powodu, że tych urządzeń mamy coraz więcej. Te urządzenia, producenci zachwalają się czasami pracy na poziomie kilku lat. Jest to jak najbardziej prawidłowy kierunek rozwoju. Nie chcemy mieć odpadów elektronicznych, nie chcemy wymieniać baterii w tych sensorach, więc cały proces projektowania takiego urządzenia od początku, w zasadzie gdzieś poprzez rozwój oprogramowania, rozwój hardware'u, dołączone czujniki, infrastrukturę związaną z na przykład dostępem dołącza radiowego, to wszystko wymaga starannej analizy pod kątem właśnie low power. I dzisiaj w wielkim skrócie, bo temat jest naprawdę obszerny, opowiem Wam o tym, jak do tego tematu podejść. Tytułem wstępu w zasadzie możemy sobie wyszczególnić trzy takie kategorie związane z designem pod kątem niskiego poboru mocy. I są to parametry, które wpływają w zasadzie na elementy funkcjonalne naszego urządzenia. Pierwszym parametrem są wymiary. Dlaczego wymiary? Bo jeżeli coś ma być niewielkich rozmiarów, ma być na przykład urządzeniem nasobnym albo generalnie małym urządzeniem, bo taka jest wymagana funkcjonalność, jakiś tracker do samochodu, tego typu rzeczy, to wymiary nam narzucą pewne ograniczenia. I te ograniczenia to jest przede wszystkim typ anteny, który będziemy mogli zastosować. A jak wiemy, antena ma kluczowe znaczenie w przypadku komunikacji radiowej. Drugim elementem jest to źródło napięcia zasilania, ogniwo zasilające. W przypadku tego trackera samochodowego no to raczej mamy akumulator, ale w przypadku urządzeń nasobnych albo urządzeń, które na przykład mierzą nam zużycie gazu, wody lub innych mediów, chcemy, aby to urządzenie było nie dość, że małe, to jeszcze zasilane wtedy z małego ogniwa, ponieważ niewielki wymiar urządzenia narzuca nam wymiar także i ogniwa. I tutaj jako przykład mogę Wam podać, że możemy zastosować oczywiście ogniwa takie zegarkowe CR, typu właśnie CR, litowe. Są oczywiście większe, takie jak na przykład CR2450, który tutaj pokazuję. Tak, powinno się sfokusować. I to w zasadzie zastosowanie takich ogniw zegarkowych umożliwia nam bardzo kompaktowe rozwiązania układowe pod kątem właśnie wymiarów. No, ale jeśli jest wymagany bardzo długi czas pracy na baterii, a w urządzeniu jest na przykład moduł GPS, który pobiera kilkadziesiąt miliamperów prądu, oczywiście wtedy tego modułu GPS nie trzymamy non-stop zasilonego, no to wtedy w ostateczności można nawet zastosować tego typu baterie. I w takich układach sensorów, które opracowałem dla polskiej stacji polarnej Hornsund na Spitsbergenie, właśnie były przewidziane tego typu ogniwa do tego typu sensorów, które miały właśnie na pokładzie GPS. No a w terenach polarnych właśnie propagacja czy dostępność sygnału GPS jest dość słaba, to znaczy ten sygnał tam jest, ale time to first fix, czyli moment zanim ten GPS złapie sobie pozycję satelit, był dość znaczący. No oczywiście pomiędzy tym ogniwem, tą beką litowo-chlorkowo-tionylową 3,6 V, a powiedzmy ogniwami typu CR, które naprawdę mogą być malutkie, mamy jeszcze 3-voltowe ogniwa typu właśnie CR123, takie, i ogniwa na przykład 14500. Są jeszcze ogniwa w rozmiarze połowy tego ogniwa, ale takiej baterii nie mam. Te występują zarówno w formie właśnie ogniwa takiego do lutowania, do przylutowania, to jest rozmiar takiego paluszka AA, lub mamy takie ogniwa do koszyka bateryjnego AA. No to jeśli o ogniwach mowa, to byłoby tyle. Oczywiście jeszcze może kwestia ceny, bo takie ogniwo potrafi kosztować 60-70 zł, a ogniwo zegarkowe kosztuje kilka złotych. Oczywiście to są ogniwa, to są baterie, one są nieładowalne, więc one są jednorazowego użytku. Stąd też kwestia tego, aby w ogólnym podejściu do projektowania urządzeń IoT zapewniać długotrwały czas pracy na baterii. Masa tego urządzenia też może być istotna. To ogniwo jest znacznie cięższe od ogniwa zegarkowego. Jeżeli to ma być element, który gdzieś jest noszony albo jest elementem składowym innego urządzenia, no to masa może po prostu mieć tutaj znaczenie. No i same wymiary fizyczne.
Mam kilka takich sensorów, które opracowałem. Tu akurat jest taki jeden, który mi monitoruje zamrażarkę, a jego bebechy mniej więcej wyglądają tak. Znaczy, ten jest po dość mocnych już przejściach i ten służy mi w zasadzie do testów propagacji lora dla mojej bramki oraz testów anten ceramicznych. Tu widzicie, jest dość spory ubytek miedzi związany właśnie z dostosowaniem anteny ceramicznej, która jest w tym sensorze, tak aby zasięgi były znaczące. Bądź mamy też układy tego typu. To akurat może nie jest dobry przykład urządzenia zasilanego z baterii. No to jest element inteligentnego gniazdka na układzie BCM11 z Silicon Labs, 2,4 giga, to jest Bluetooth. Więc tutaj de facto zasilanie ma już trochę mniejszy wpływ, ponieważ nie zasilamy tego z ogniwa, tylko z sieci 230 V. Ok, kolejnym elementem jest tryb pracy takiego urządzenia. O ile takie urządzenia dołączone do sieci Bluetooth mogą sobie, pracują w zasadzie ciągle, ponieważ mają dostęp do energii elektrycznej, o tyle na przykład takie sensory, jak ten, właśnie, czy jak te, które wysłano na Spitzbergen, one pracują cyklicznie, to znaczy one co jakiś czas się budzą. Jeżeli zastosowanie tego urządzenia wymaga na przykład kilka razy w ciągu doby wysłania danych, to ono będzie miało zupełnie inny, całkowity pobór energii z baterii niż urządzenie, które na przykład jest załączane na żądanie użytkownika, na przykład jest to monitor domknięcia drzwi albo okien, albo jakiś inny element, który jest uruchamiany na żądanie klienta. Więc w tym wypadku mamy pracę na żądanie, czyli możemy założyć wtedy, że na przykład jest to 1-2 razy dziennie, ale na przykład jak ja sobie monitoruję moją zamrażarkę, no to ja wysyłam dane co kilka minut tak naprawdę, więc tu jest duża dysproporcja i to należy w trakcie oceny realizacji fizycznej projektu przewidzieć. Innym elementem jest ilość danych, które chcemy wysłać. Z zamrażarki w zasadzie ja wysyłam tylko temperaturę i wilgotność. Natomiast jeżeli mamy GPS na pokładzie, albo jeżeli na przykład mierzymy jeszcze napięcie baterii, poziom odebranego sygnału, stosunek sygnału do szumu, ciśnienie atmosferyczne, jakiekolwiek gazy typu tlenek węgla, dwutlenek węgla, tak zwane VOC, nie pamiętam teraz jaki to jest skrót, do czego, ale to jest element związany właśnie z jakością powietrza, czy w ogóle poziom pyłów PM2,5, PM10, to tych danych może być sporo. I na tym etapie też wtedy należy się zastanowić, czy tych danych jest odpowiednio mało, bądź odpowiednio dużo, aby zdecydować o tym, czy to ma być raczej na przykład LoRa dla małych pakietów danych, bardzo energooszczędna, duże zasięgi, czy to może być Bluetooth. I to jest też do rozegrania jakby na etapie analizy funkcjonalnej, analizy funkcjonalności projektu. No i zakładany czas pracy, parametr marketingowy, 10 lat, bardzo dobry wynik. Tylko czy osiągniemy to zastosowanie tak dużego ogniwa, bo projekt będzie słaby, słaby pod kątem energii, czy osiągniemy to stosując bateryjkę CR2025? Tu może być bardzo trudno, to już może być wyzwanie, ale to znowu zależy też od tego, jak często ten sensor jest uruchamiany, jak często on wysyła dane. Więc mamy cały zespół parametrów. To jeszcze nie są wszystkie, bo tutaj jest podstawowym jeszcze elementem, to jest cena tego urządzenia. To jest to, czy to urządzenie będzie właśnie urządzeniem, które ktoś trzyma na przykład w dłoni, jest elementem konstrukcyjnym innego urządzenia, bo to będzie wpływać na przykład na antenę. To jak antena będzie zaprojektowana, jak będzie wykonana, tak aby nie tłumić tego sygnału radiowego. Więc istnieje cała masa, czy cała masa może nie, ale możemy sobie to podzielić na kilka takich fundamentalnych elementów, których analiza jest wymagana, aby urządzenie IoT działało prawidłowo i było urządzeniem energooszczędnym. To omówiliśmy sobie te podstawowe fundamenty, o których należy pamiętać w przypadku projektowania urządzeń IoT z uwzględnieniem niskiego poboru mocy. Pomówmy sobie teraz o pierwszym z aspektów i to byłaby antena. Dlaczego antena? Ponieważ ona jest integralną częścią toru radiowego. Od typu anteny, od jej wymiarów, od jej parametrów typu zysk, skuteczność, kierunkowość,
to, jak ona została dopasowana i w zasadzie od tego, ile elementów weszło nam w tor dopasowujący, będzie zależeć zasięg tego urządzenia. I w zasadzie na przykład dla częstotliwości 868 MHz, czyli na przykład dla LoRy, czy w ogóle dla układów, które pracują w paśmie 868 MHz, w tym nielicencjonowanym, to wymiary anten mogą być na przykład takie. To jest jedna z anten. Tak naprawdę nawet nie wiem, jaki ona ma wymiar, ale jeżeli sobie popatrzymy i zostawimy jedną i drugą antenę z sobą, to jest drastyczny, drastyczny, może mocno powiedziane, ale około czterokrotnie mniejsza jest ta antena. To jest także antena na 868 MHz. Jak również ta. Czym się te dwie anteny tak naprawdę różnią? No one będą się różniły zyskiem energetycznym oraz skutecznością, w sumie, która wynika tak naprawdę z rezystancji promieniowania tych dwóch anten. Oczywiście ta nam zapewni znacznie większy zasięg niż ta. Przy czym znacznie też zależy od wielu elementów, które są po drodze. Obie anteny mają współczynnik odbicia, ten return loss, na poziomie poniżej chyba 10 dB. Ta jest trochę gorsza i trochę bardziej szerokopasmowa niż ta. Aczkolwiek ta jest znowu kupiona i ona dość mocno zbiera jednak wszystko poniżej 868, ponieważ tam jest minimum tego, jest 11. No a poniżej 868 mamy LTE 800 i chyba telewizję cyfrową, więc ta antena, no jakiś rozrzut producenta prawdopodobnie. Więc jeżeli nie mamy problemu z wymiarami i możemy sobie pozwolić na dużą antenę i cenowo jest to akceptowalne, to duża antena zapewni nam pewien pozytywny wydźwięk na zużyciu energii elektrycznej, ponieważ pobór mocy, pobór energii elektrycznej, pobór prądu z baterii będzie tym mniejszy i mniejszą mocą będziemy nadawać. Więc jeżeli wykorzystamy taką małą antenę, która ma mniejszą skuteczność i wykorzystamy taką antenę, która ma znacznie wyższą skuteczność, to pobór prądu dla uzyskania tego samego zasięgu dla tej anteny będzie inny. No, dla tej będzie oczywiście większy, czyli wpływ na długotrwały czas pracy na jednym ogniwie dla tej mniejszej anteny będzie znacznie krótszy niż dla tej dużej. Oczywiście, jeżeli urządzenie ma być kompaktowe, to stosujemy anteny ceramiczne. Takie jak ta, która ma gdzieś powiedzmy 11 na 5,1 mm. Nie wiem, czy to się tutaj Wam sfokusuje, ja to wrzucę po prostu jako zdjęcie. I na przykład w tych sensorach tutaj mam właśnie tego typu antenę, ale tu gdzie jest GPS, tutaj antena, przewidziana była antena właśnie tego typu, to jest dipol właśnie, który w sumie wygląda jak monopol, ale tu gdzieś w połowie mamy dolną część promiennika, a tu mamy kawałek przewodu, fidera, który nam robi jakby za drugą część tego promiennika, więc to jest w sumie dipol. Wracając jeszcze raz do podstaw, jeśli chodzi o zastosowanie anten. Skuteczność anteny, czyli zysk razy kierunkowość, do tego dopasowanie, bo w przypadku tych anten jest to w miarę proste, bo te anteny mają współczynnik odbicia na poziomie właśnie tam minus 10 i więcej, czyli tak naprawdę 10% energii zostanie nam gdzieś w linii transmisyjnej, która zasila nam taką antenę, ale anteny ceramiczne mają ściśle określony S11 dla najczęściej dość sporej płytki testowej, dla której producent tej anteny wyznaczył jej parametry. No i wtedy już nie jest to też 50 ohmów i tak naprawdę przełożenie elementów dopasowujących z tej płytki producenta na nasz projekt też nie zapewni nam blisko 50, mówię to też jest względne, ale powiedzmy współczynnika odbicia w okolicach powiedzmy minus 6, minus 10 dB. Więc to musi być tak naprawdę przemierzone dla konkretnego urządzenia, bo również obudowa będzie miała wpływ na to, jak antena ceramiczna się zachowuje. Wpływ będzie miał również człowiek, wspomniałem o urządzeniach nosobnych, jeżeli takie urządzenie będzie gdzieś zamontowane, będzie elementem kurtki na przykład, i będzie nam mierzyło temperaturę ciała, wilgotność, którą tam gdzieś pod tą kurtką się nam zbiera, to człowiek nie dość, że będzie nam tłumił sygnał z anteny, to będzie jeszcze wpływał na jej parametry, ponieważ będzie najczęściej zdejmował się gdzieś w polu bliskim tej anteny, więc będzie ją rozstrajał. Tutaj można zastosować anteny magnetyczne, które mają
No, o wiele niższą skuteczność, ale nie są tak bardzo rozstrajalne jak anteny na przykład ceramiczne. Tu należy znowu znaleźć pewien tak zwany złoty punkt, złoty środek w całym tym rozwiązaniu. Ok. Wpływ innych obiektów. No właśnie, wspomniałem już o obudowach. Jeżeli obudowa jest metalowa w ogóle, to nie ma mowy o antenie ceramicznej wewnątrz, no bo ta obudowa po prostu nam zaekranuje takie urządzenie. Jeżeli mówimy o obudowach takich właśnie z elementów jak ABS, jakieś w ogóle plastiki, to dopasowanie takiej anteny i jej ewaluacja powinna być wykonana właśnie wewnątrz urządzenia. Nie gdzieś na biurku, gdzie mamy najczęściej matę ESD, która jest przewodząca i ona może wpływać na właśnie na elementy, które nam dopasowują taką antenę. Więc finalnie im lepsza antena, czyli im w sumie większa, zresztą to nie zawsze też jest jakiś, nie zawsze też jest prawda, tym mniejszy pobór prądu, bo przy danym zasięgu i dla uzyskania transmisji takiej, na której możemy polegać, to nie będziemy potrzebowali tak dużej mocy nadajnika, bo większość tej energii zostanie wypromieniowana. Jeżeli antena będzie źle zaprojektowana, przy przypadku projektu to raczej mówilibyśmy o antenach właśnie takich jak tutaj, dla Bluetooth Low Energy 2.4, to jest akurat antena planarna. I jeżeli ta antena jest na przykład źle zaprojektowana, to tak samo będziemy mieli duże problemy z wypromieniowaniem energii. Natomiast jeżeli antena będzie dobrze zaprojektowana, dopasowana, miała wysoką skuteczność promieniowania energii, będzie w miarę izotropowo generować tą energię, to będziemy uzyskiwać spore zasięgi przy małej mocy nadawania, czyli przy małym poborze prądu. Ok, kolejnym aspektem jest zasilanie w takim całościowym pojęciu, czyli zarówno wybór ogniw, zarówno to, co tutaj jest narysowane, czyli profil poboru prądu, jak również układy, które mają nam odsprzęgać zasilanie, czyli kondensatory na liniach zasilających. Skupmy się na razie na tym, jak wygląda profil poboru prądu dla urządzeń IoT low power. Tutaj narysowałem dwa wykresy. Jeden to jest taki typowy dla Lory. Wrzucę też tu gdzieś zmierzony pobór prądu dla dwóch różnych spreading faktorów. Na razie pomijmy, co to jest spreading faktor. Pomówmy o samym poborze prądu. I dla jakiegoś układu generycznego i pracującego w ISM-ie, na przykład 433 MHz z modulacją FSK. Na początku zawsze mamy taki stan poboru prądu bardzo małego, takiego prądu spoczynkowego, takiego sensora. On jest wyznaczony głównie przez to, jaki mamy mikrokontroler, z jakiego trybu low power w tym mikrokontrolerze skorzystaliśmy. I jeżeli na przykład mamy do wyboru tą popularną rodzinę STM, no to korzystajmy z STM32L. Pozwoli to nam spokojnie zejść z poborem prądu poniżej 1 mikroampera. Na to składa się także prąd upływu kondensatorów. Warto o tym pamiętać, bo kondensatory elektrolityczne, generalnie wszystkie kondensatory, okej, może poza ceramicznymi, w których ten prąd upływu jest znacznie mniejszy, ale kondensatory elektrolityczne, tantalowe, niobowe, superkondensatory, w szczególności superkondensatory, takie jak na przykład ten, pobierają pewien prąd spoczynkowy. Dodatkowo, jeśli wykorzystujemy jakiekolwiek stabilizatory, co już poniekąd jest pewnym błędem, stabilizatory liniowe, LDO, bardzo niskomocowe, to one także dodadzą się nam do tego poboru prądu. Długofalowo patrząc, ten prąd to jest prąd, który jest ciągle pobierany. Więc on będzie pobierany przez 10 lat na przykład. Jeżeli sensor ani razu by się nie odezwał, to ten pobór prądu będzie cały czas pobierany tak długo, jak sensor jest włączony. Oczywiście, jeżeli to jest sensor, którego uruchamiamy na żądanie, przyciskiem, czymkolwiek, to ten prąd jest oczywiście zerowy. To zupełnie też zmienia nam całą koncepcję tego, jak ten układ może być zasilany. Ok, więc mamy prąd spoczynkowy i ten prąd nam sobie trwa. No i nagle, na przykład w przypadku Lory, mija nam interwał pomiarowy i na przykład minęła 10 minuta i chcemy odczytać sobie, tutaj nawiązując jakby do mojego sensora w zamrażarce, jaką mamy temperaturę i wilgotność w zamrażarce. Uruchamia się najpierw mikroprocesor.
Dokonuje on odczytu z scalonego sensora wilgotności temperatury w obie obu wartości. Następnie uruchamiam moduł LoRa w trybie nadawania. No i tutaj czas trwania tego nadawania jest ściśle zależny właśnie od spreading faktora. Dla siódemki to jest, i w przypadku moich danych, to jest około 40 milisekund. To jest 10 lat, może być ten okres prądu spoczynkowego, go pobieramy przez cały czas, 10 lat. To może być w przypadku LoRa od 30 milisekund dla spreading faktora 7. Ma być wprowadzony spreading faktor 6, który jeszcze prawdopodobnie nam zmniejszy te czasy. Do powiedzmy około sekundy, półtorej sekundy dla dużych danych spreading faktorów 12. Więc to tak naprawdę jest relatywnie krótkie do całego okresu. Oczywiście to się nam powtarza co 10 minut, ale jest to krótkie. Natomiast jak zwrócicie sobie uwagę na skalę, to ta skala jest logarytmiczna. Oczywiście to jest pseudologarytmiczna według doktora Stępnia. I dysproporcja między prądem 1 mikroampera, który jest tutaj na dole, a prądem 40 miliamperów, to jest ile? To jest 40 tysięcy razy. Więc mimo, że to trwa krótko, ma zasadniczy wpływ na cały bilans energetyczny. Ok, to teraz tak. Wysokość jeszcze tego słupka ściśle zależy od tego, z jaką mocą nadajemy. Jeżeli mamy skuteczną antenę, to będzie niższe, bo nie potrzebujemy tak dużej mocy nadawania. Jeżeli antena jest do, wiecie czego, to będziemy pompować w tą antenę odpowiednią ilość mocy, aby ten zasięg zapewnić. Oczywiście tu musimy być zgodni z normami ETSI EN 300-220 i dla Europy to jest 16,25 dB izotropowego EIRP. Szczegóły. Inne szkolenie, inna zawartość na tablicy. Więc wysłaliśmy naszą ramkę danych w tym miejscu. LoRa następnie przechodzi w tryb odbioru, ponieważ możemy do sensora wysłać także dane. No i ona wtedy czeka, ma takie dwa okna po trwające sekundę. Oczywiście to jest w klasie A tak zwanej, kiedy mamy te dwa okna. I tutaj tak naprawdę musi być uruchomiony i procesor, chociaż procesem możemy uśpić i wyzwolić go potem w sumie z przerwania z RSA, ale czekamy tak naprawdę na to, czy ktoś do nas coś nada. Więc nadawanie poszło już sobie hen-hen, natomiast w tym momencie oddziała nam tylko odbiornik. On oczywiście nie pobiera 1 mikroampera, 100 mikroamperów, bo tam musi być uruchomiony jej i cały tor odbiorczy, wzmacniacz LNA, mikser, generator VCO, PLL prawdopodobnie jakiś. I po tych 2 sekundach ten prąd na poziomie tam powiedzmy 10 mA spada nam do powiedzmy tam 100-200 mikroamperów dla samego procesora. Procesor automatycznie, momentalnie wchodzi w uśpienie, no chyba, że tu dostał jakąś informację i musi coś zrobić. No i damy dalej po prostu, mamy 1 mikroamper, czyli w zasadzie ten prąd spoczynkowy. Dla innych układów to oczywiście może wyglądać inaczej. Może to wyglądać na przykład tak jak tutaj, zupełnie generyczny przypadek, ale prosty w analizie, czyli stały podkład 1 mikroampera i trwający załóżmy 10, 20, 50 milisekund cykl nadawania z konkretną mocą. Tu oczywiście ma zastosowanie to samo, co powiedziałem, czyli skuteczna antena umożliwia nam obniżenie tego prostokąta w dół w zakresie jakby niższych prądów. Ok. Dalej, co jest jeszcze tutaj istotne? Istotne jest, i tu już bym potrzebował trochę miejsca na tablicy, kolejnym elementem, o którym chciałem wspomnieć, jest powiązanie źródła napięcia zasilającego, czyli naszego ogniwa, właśnie z tym profilem. Dlatego ten profil jest istotny, musimy go wyznaczyć. Jaki element nas najbardziej interesuje z tego profilu? Na pewno ten prąd spoczynkowy, ponieważ przy przeliczeniu na przykład na 10 lat pracy takiego sensora, to on nam wyznaczy totalne, minimalną wartość pojemności baterii, którą musimy dać do urządzenia, pomijając w ogóle to, że cokolwiek nadamy, bo jak tylko zaczniemy jeszcze nadawać, to nam to wzrośnie 2 czy 3-krotnie. Natomiast różne ogniwa, o których wspomniałem na początku, litowo-chlorkowo-tionylowe, czy na przykład CR123, one się cechują jedną zasadniczą rzeczą, czy wieloma, ale z naszego punktu widzenia jedną, a w zasadzie dwoma tak naprawdę. To jest gęstość energii dla tych ogniw oraz rezystancja wewnętrzna. A przez gęstość energii tak naprawdę mówię o pojemności w tym ogniwie, bo to jest ogniwo, które ma 3-6 V,
Ono ma chyba około 2,5 amperogodzin. To jest 3V, 1500 mAh. Więc jak widać, one są w zasadzie mają tą samą średnicę, to jest trochę większe. Ale w tym mamy znacznie więcej energii zgromadzonej. Musimy tą energię teraz prawidłowo wykorzystać, tak aby niczego nie zmarnować oraz w taki sposób, aby cecha tego ogniwa, w szczególności tego ogniwa i ogniw zegarkowych nie powodowała nam pewnych niekorzystnych zjawisk w układzie. O czym mówię tak naprawdę? Pewnie już wiecie i jest to zresztą na tablicy. Mówię o rezystancji wejściowej, rezystancji wewnętrznej tego ogniwa. I dla dużych ogniw, na przykład dla takiego ogniwa, ta rezystancja będzie znacznie niższa. To oznacza, że będziemy mogli pobrać znacznie więcej prądu z tego ogniwa przy mniejszym spadku napięcia na jego zaciskach niż ogniwa takiego zegarkowego właśnie. I teraz tak, w czym rzecz? Jeżeli pobieramy 40 mA prądu, a założymy sobie tutaj ogniwo typu CR na przykład 2032, to jest takie popularne ogniwo, to jego rezystancja wejściowa, wewnętrzna, nie wiem czemu tą wejściową cały czas tu mówię, ta rezystancja wewnętrzna, ona może mieć rząd 20-30 ohmów. Ok? To ogniwo ma 3V. Jak jest świeże, to ma tam 3,15, 3,20, po pewnym czasie ono ładnie utrzymuje na napięcie 3V, w zasadzie aż do końca zużycia całej energii, potem on tam spada i dość mocno leci w dół. Więc takie ogniwo, mając 3V i rezystancję wewnętrzną od 20 do 30 mΩ, musi nam zapewnić tego typu pobór prądu. Musi nam dostarczyć prądu na poziomie 40 mA. No to jakie napięcie, tutaj mam sensor IoT narysowany w formie takiego bloku, tu jest tor radiowy, tu jest mikroprocesor, tu jest czujnik, na przykład temperatura, wilgotność, ciśnienie, gazy, cokolwiek, to jakie napięcie na tym zespole półprzewodników będziemy mieli w momencie, kiedy zaczniemy transmitować nasze dane? No, sprawa oma, możemy wyznaczyć w zasadzie spadek napięcia na RW. Więc jeżeli tu jest, załóżmy, że to jest worst case, zróbmy, najgorszy przypadek, czyli jeżeli to jest 30 ohmów razy 40 mA, to na tej wewnętrznej rezystancji dołoży się nam 1,2 V. Jak to odejmiemy od tego, to dostaniemy 1,8, czyli w zasadzie dolną granicę pracy mikrokontrolerów STM32L. Tam jest bodajże 1,8, czyli 1,65. Na pewno większość modułów LoRa albo w ogóle radiowych przy takim niskim napięciu nie będzie w stanie pracować. Oczywiście ktoś powie, no ale panie, co pan tu rysuje? Ja tu mam przecież kondensatory. Tak, jakie kondensatory? 100 mikro? To już jest dużo. Jeżeli taką pojemność tutaj masz, to policz proszę, czy przez czas na przykład 40 milisekund przy 40 mA ten twój 100 mikrofaradowy kondensator podtrzyma napięcie na poziomie co najmniej powiedzmy 2V. Uważam, że nie. Ja to sam już przeliczałem, to wielokrotnie się z tym spotykam. Więc odpowiadając krótko, ta pojemność musi być duża. Dla takiego sygnału LoRa gdzieś w okolicach 40 milisekund, kiedy mamy tutaj transmisję i w zasadzie 14 dB w mocy wyjściowej, ta pojemność powinna być na poziomie 0,5 farada. Nie mikrofarada, ani milifarada, 0,5 farada, 500 milifaradów. Więc de facto ten kondensator dla takiej baterii będzie już super capem, będzie kondensatorem właśnie EDLC, tak zwanym, tak? EDLC, takie na przykład jak ten, 3,3 mikrofarada. Oczywiście taki kondensator ma napięcie znamionowe 2,7 V, więc takich kondensatorów potrzebujesz 2 w układzie. One się przy 3V, one się dość dobrze podzielą prądem, podzielą napięcia na sobie, bo chodzi o to, żeby w jednym nie przekroczyć napięcia 2,7 V, napięcie chyba pana Helmholtza, aby nie doszło do uszkodzenia tego kondensatora, tak naprawdę zwiększy się nam upływ. I właśnie ten upływ przy stosowaniu tych kondensatorów, EDLC, napiszemy sobie tutaj, będzie nam wpływał zasadniczo na prąd podkładu, prąd jałowy. Dla takich typowych kondensatorów, na przykład dla tego kondensatora, producent specyfikuje prąd upływu
po 72 godzinach na poziomie chyba 6 mikroamperów. Im niższe napięcie, tym ten prąd też jest mniejszy. Więc de facto taki kondensator składa się z dwóch elementów. Jeden to jest, powiedzmy, tak zwany kondensator właściwy, a drugi element to jest rezystancja, która nam modeluje prąd upływu. I im większa pojemność w zasadzie, taka jest charakterystyka kondensatorów EDLC, im większa pojemność, tym ten prąd upływu jest większy. Na co warto zwrócić jeszcze uwagę? 20-30-ohmowa rezystancja ogniwa CR2032 będzie nam dość długo ładowała ten kondensator. Jeżeli przyjmiemy 5 stałych czasowych, to mając tutaj powiedzmy 1 farad, 30 ohmów, to daje nam 30 sekund jednej stałej czasowej. Więc tak naprawdę 5 stałych czasowych to już będzie czas 2 minut, 2,5 minuty, tak? Coś w tym stylu. 2,5 minuty, czyli de facto użytkownik może włożyć baterię i sensor nie uruchomi się, co jest grane. No, on ładuje właśnie kondensator. Można tutaj różne sprytne sposoby odłączania tej baterii kondensatorów zastosować, tak aby uruchomić sam procesor, mignąć jakąś diodą, pokazać użytkownikowi, słuchaj, ja żyję, ale jeszcze nie nadaję. Albo zrobić jeszcze jedną rzecz. Wstępnie te elementy, te sensory podładować. Dlaczego też mówię o tym podładowaniu? Ponieważ ten kondensator EDLC SuperCap, zanim on dojdzie do prądu upływu na poziomie 6 mikroamperów, to mija powiedzmy te 72 godziny. Generalnie krócej. Mam gdzieś taki pomiar, wrzucę go tutaj, jeśli go tylko odnajdę. Ale do czego zmierzam? Zanim ten kondensator się naładuje, zanim będzie uformowany, będzie miał pobór prądu spoczynkowego, pobór upływ na poziomie kilku mikroamperów, to on potrafi wyssać z tej baterii dość sporo energii. On może wstępny prąd to może być nawet kilka miliamperów. Więc to ogniwo przez 2 dni będzie obciążone, nie wiem, prądem na poziomie średnim. W tej chwili też trochę strzelam, na poziomie 100 mikroamperów. A to może nam zjeść duży czas pracy całego urządzenia, ponieważ na przykład zużyliśmy już 10-15% energii zgromadzonej w tej baterii tylko po to, aby zaformować ten kondensator. OK. No i zastosowanie tutaj kondensatora EDLC, którego rezystancja, on oczywiście do kondensatora właściwego jeszcze dochodzi jego rezystancja ESR, nie do masy, tylko po prostu, i ona jest na poziomie powiedzmy 2 ohmów. To jest kwestia tego, jaka tu jest pojemność. Te, które ja stosuję, to są w sumie 1 mikrofaradowe, 2 łączone w szereg, 500 milifaradów, dobrze mówię, i rezystancja już nie jest 20-30-ohmowa od strony zasilania, ale na przykład 2-3-ohmowa. No i oczywiście w momencie, kiedy to urządzenie nada, pobierze sobie część energii z tego kondensatora, nagle, tak jak z takiego garnka ktoś chochlą zabierze jakąś tam pojemność wody, a bateria sobie spokojnie, niewielkim ciurkiem, dociążona właśnie spadkiem napięcia tutaj, dostarczy nam tą zużytą energię. No i dzięki temu ten spadek napięcia tutaj będzie znikomy. Mówmy sobie jeszcze o innych zależnościach w układach IoT low power. Pierwszym elementem, znowu wrócę tutaj do prądów upływu, ale już nie tylko w kontekście samych kondensatorów elektrolitycznych czy supercapów, tu chodzi oczywiście o prąd upływu, nie upławu. Gdzie możemy mieć upływ tak naprawdę jeszcze? Jeżeli płytka jest narażona na warunki środowiskowe, może się na niej osadzać kurz, wilgoć i to nam może tworzyć ścieżki przewodzące. Jest to o tyle istotne, że jeżeli mamy na przykład taki układ, w którym mamy jakiś sensor, nazwijmy go S, który jest sterowany na przykład tranzystorem PMOS, który ma napięcie zasilania 3V3, i tu jest pin mikroprocesora. To jest wszystko odniesione do tej samej masy. To zwróćcie uwagę, w stanie, kiedy ten sensor zaczyna nam pobierać prąd, w stanie, kiedy mikroprocesor
chce uruchomić ten sensor, podaje tutaj stan logiczny niski, ściąga wtedy bramkę na potencjał masy. Tu mamy jakąś rezystancję. Płynie nam prąd przez tą rezystancję, ten pull-up tutaj jest istotny, i zasilamy nam sensor. Ale zwróćcie uwagę, nie chcemy, aby ta rezystancja była mała, bo ona nam marnuje prąd w momencie, kiedy ten układ mierzy, kiedy go zasilamy, tak? To jest prawa Ohma w zasadzie, czyli 3,3 V przez tą rezystancję. Więc chcemy, żeby ta rezystancja była duża. Jak duża? No, sky is the limit tak naprawdę w teoretycznym takim układzie. Załóżmy, jeżeli tu byłaby rezystancja poziom 10 megaohmów, no to mielibyśmy w zasadzie 330 nanoamperów prądu, jeśli się nie mylę. Ale co tak naprawdę wtedy się dzieje z tą ścieżką, kiedy mikroprocesor wejdzie nam w tryb jakiegoś uśpienia, takiego power offu powiedzmy. Nie wiem dokładnie, jak tam się te tryby nazywają w systemach, nie będę tutaj ściemniał, ale jest taki tryb najniższego poboru mocy, kiedy piny GPIO wiszą w powietrzu. Mikroprocesor może mieć jakiś upływ, jego pin wejścia-wyjścia, i może się okazać, że w stanie, kiedy ten mikroprocesor jest w takim deep sleepie, to ten potencjał wcale nie jest potencjałem 3,3 V, ponieważ jeżeli tu będzie płynął nam, załóżmy 100 nanoamperów, a tu będziemy mieli 10 megaohmów, to da nam to 1 V spadku napięcia. To może powodować wejście tego tranzystora w stan aktywny, czyli on się nie nasyci, odłoży się na jego, pomiędzy źródłem i drenem odłoży się na przykład 1 V, ale zasili nam ten sensor. I dochodzi wtedy do pewnego paradoksu. Układ niepracujący pobiera więcej prądu niż układ, który pracuje. Dlaczego? Bo jak pracuje, to my ten pin mamy konkretnie ustalony, na przykład 3,3 V. W związku z tym, tym procesorem pomagamy podciągnąć to do 3,3 V, bo procesor też jest z tego napięcia zasilany. Inna sprawa, jeżeli ta ścieżka zabrudzi się nam, pojawi się wilgoć, ścieżka sama nie, bo ona jest pokryta solder maską, ale piny albo elementy, które nie są izolowane od środowiska, i będziemy mieli ścieżkę przewodzącą do masy, to również będziemy doprowadzać do przewodzenia tego układu. Jak się tego pozbyć? Umyć płytkę, usunąć flux. Można ultradźwiękowo wyczyścić, tak jak gdzieś tam na LinkedInie widziałem w dyskusji. Polakierować. Przy czym lakierowanie może być drogie. Jest to proces, w przypadku kiedy mam na przykład czujnik ciśnienia, wilgotności, musi być to lakierowanie selektywne, co może oczywiście kosztować nas jakieś tam pieniądze i podnosić cenę takiego urządzenia. Tryby pracy. Wspomniałem o tym poprzednio. Czasem nie potrzebujemy komunikacji co 10-20 minut. Dobrym rozwiązaniem jest zebranie danych przez sensor w ciągu całej doby, wtedy nie uruchamiamy toru nadawczego, nie pobieramy tego dużego prądu, zebranie całego pakietu i wysłanie tego pakietu później. Ktoś się zapyta, no ale przecież ilość danych jest taka sama. Okej, tak, faktycznie, ilość danych będzie taka sama, ale na przykład preambuła w loże, czy okres, kiedy ona oczekuje w oknach odbiorczych, tych oknach tutaj trwających 2 sekundy, które kiedyś wcześniej rysowałem. Wtedy taki cykl trwa raz i dodatkowo możemy oczywiście te dane w jakiś tam sposób skompresować, tak aby zajmowały mniej miejsca. To nam daje duże pole do oszczędności, znacznie większe niż powiedzmy upływy, chyba że generują nam tego typu pasożytnicze zasilania sensorów. Więc tryb pracy jest naprawdę istotny. Tutaj warto dostosować ten tryb w zasadzie do pomiaru zjawiska, które wykonujemy. Jeżeli coś zmienia się szybko, to siłą rzeczy musimy dość gęsto próbkować. Natomiast jeżeli odczytujemy licznik wody, zużycie energii elektrycznej czy coś innego, to może być generowane raz na dobę, bo na co taka informacja częściej. LDO, dzielniki napięcia, które służą do pomiaru napięcia baterii. No i tu jest ciekawa sprawa, bo na przykład moje ukochane baterie litowo-chlorkowo-tionylowe o dużych pojemnościach mają napięcie znamionowe 3,65 V. To jest oczywiście 3,6 napisane, ale jak się ich nie obciąża, jesteśmy w tym trybie uśpienia, to napięcie na ich zaciskach przekracza 3,6 V. Jak pamiętacie, 3,6 V to na przykład dla systemów to jest górne napięcie zasilania, dla niektórych modułów LORy również, więc aż się prosi o LDO, takie, które zbijałoby to 3,6 V do napięcia 3 V albo 3,3, albo aż się prosi o zastosowanie takiej bateryjki.
tej CR123, która ma 3 V napięcia na wyjściu, wtedy LDO jest niepotrzebne. Przy czym tu jest znacznie mniej energii niż w tej baterii. Zdecydowanie mniej. Więc wtedy albo stosujemy LDO o bardzo niskich poborach prądu. Jest taka seria MCP, którą tam gdzieś stosuję w moich rozwiązaniach. One pobierają tam chyba do 2 mikroamperów. Bilans energetyczny tak naprawdę tutaj ma znaczenie, czyli czy te 2 mikroampery to jest dla nas już dużo, czy nie. Czy to jest na przykład połowa poboru prądu całego sensora w stanie uśpienia, czy nie. Bądź niestosowanie LDO w ogóle i o zaoszczędzenie tych kilku mikroamperów, zaoszczędzenie trochę pieniędzy, ponieważ nie będziemy tego elementu musieli kupować, no ale mamy wtedy pewne ryzyko, że ten układ może się nam uszkodzić. Ja pozostawiam to waszej decyzji, w moich urządzeniach, w tych, które ja projektuję, to LDO jest właśnie jest stosowane i to jest MCP 1700 czy 1800, tam jest taka seria dość tania z bardzo niskim poborem prądu. Dzielniki baterii, dzielniki, które namierzą napięcie baterii. O co chodzi? Chodzi o to, że jeżeli mamy rozdystrybuowane takie sensory, fajnie byłoby wiedzieć, że za jakiś czas ta bateria się nam rozładuje, tak? Tu akurat jest taki układ, który ja mam układem testowym. Tu mam akurat ogniwo 18650 i często ten sensor w zasadzie pracuje długo, 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 bardzo długo i to ogniwo w sumie też ma pewne same rozładowanie i ogniwa akurat litowo-jonowe, litowo-polimerowe niosą informację o ilości pozostałej energii na podstawie napięcia zasilającego. Więc jest pewien sens pomiaru tego napięcia. Przy czym nie namawiam do stosowania tego typu ogniw, właśnie akumulatorów w sensorach IoT. Ale dla ogniw zegarkowych, litowo-chlorkowo-tionylowych, to napięcie niewiele się zmienia w czasie całego cyklu pracy. Tak naprawdę ogniwo na przykład 3 V może mieć napięcie 2,95 V i być już w zasadzie wyeksploatowane, całkowicie rozładowane. To nam narzuca pewien problem. Albo mierzymy bardzo precyzyjnie to napięcie i reagujemy odpowiednio wcześniej, bo musimy zmierzyć różnicę między 3 V a 2,95, co też przy szerokim zakresie napięć temperatur pracy może być trudne. Albo pomijamy to, bo dzielnik baterii, napięcia baterii to jest w sumie, to są 2 rezystory i one nam będą obciążać to ogniwo. W związku z tym w przypadku stosowania tego typu ogniw to napięcie nie powinno być mierzone gdzieś układem zewnętrznego dzielnika. Oczywiście w STM-ach możemy sobie przy okazji ten prąd zmierzyć. W układzie samego mikroprocesora jest tam odpowiedni kanał ADC. Nie mam informacji, nie pamiętam w tej chwili, ile mikroamperów prądu taki dzielnik, taki układ pomiaru nam wewnątrz tego mikroprocesora zjada, jak szybciej, jak się nam będzie dokładał do prądu spoczynkowego. Okej, okay. No i zegary w mikroprocesorze, nie musimy przecież pracować na 16 MHz w takich mikroprocesorach, które mają w zasadzie tylko się obudzić, czytać jakieś informacje analogowo-cyfrowe, bądź porozmawiać po i kwadrat C z jakimś sensorem, czy po RS-ie 232. Więc w tym wypadku zdecydowanie im niższa częstotliwość, tym mniejszy pobór prądu. Natomiast komunikacja na liniach, na magistralach powinna być możliwie szybka, żeby czas trwania na przykład wymiany danych po RS-ie 232 był krótki, tak, żeby ten proces jak najszybciej wprowadzić znowu w stan uśpienia. A jak w stanie uśpienia i jak w ogóle budzić ten mikroproces na przykład co 15 minut? No w STM-ach ja wykorzystuję akurat wewnętrzny moduł RTC bez zewnętrznego kwarcu 32768 Hz z tego powodu, że czy to jest obudzenie mikroprocesora i wysłanie danych z sensora co 5 minut, czy to jest 5 minut plus minus 20%, niewiele tak naprawdę mi to zmienia. Najważniejsze jest to, żebym wiedział, w którym momencie otrzymałem dane, a nie to, żebym dokładał kwarc i dokonywał powiedzmy jakiejś tam jeszcze ekstra kalibracji tego oscylatora. Chyba by to było na tyle. A, stany spoczynkowe GPIO jeszcze. Zapomniałbym. GPIO. W czym rzecz? Jeżeli ten mikroprocesor... jak to zrobić teraz? Zrobimy to tak. Mamy nasz sensor i mamy nasz
procesor. No to on ma, powiedzmy, jest to linia i kwadrat C, może i kwadrat C to jest zły przykład, ale SPI na przykład, jest to SPI. Jeżeli w tym sensorze wewnątrz jest układ rezystora pull-up i tego sensora, tego czujnika, przepraszam, nie da się wprowadzić w taki tryb low power, który odpinałby tą rezystancję, a ona jest dopięta do 3,3 V, to kiedy uśpimy mikroprocesor, to albo chcemy tutaj mieć wysoką impedancję, tak, aby prąd zasilania nie płynął nam tędy do mikroprocesora i gdzieś tam przez jego wewnętrzne układy do masy, bo nam podniesie prąd spoczynkowy. Albo tym układem w tym mikroprocesorze wchodzimy w taki tryb, który zachowuje stan GPIO i podciągamy to do tego samego napięcia zasilania. No wtedy nie ma różnicy potencjału. No, w związku z tym nie będzie tego przepływu prądu związanego ze złym stanem GPIO. Jeśli pewnie coś jeszcze pominąłem tutaj, dajcie znać w komentarzach, o czym jeszcze należy pamiętać pod kątem integracji mikroprocesora, części hardware'owej związanej z czujnikiem i oprogramowania. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o low power design dla IoT. Jak znajdę trochę czasu, to zrobię Wam przykład na podstawie technologii systemu LoRa. Jak obliczyć pojemność baterii, jak oszacować, jak długo ta bateria faktycznie nam wystarczy, jak wyznaczyć prądy spoczynkowe, jak dopasować antenę, chociaż czy dopasować, zastosować, jaki typ, jak wybrać przyrząd, to byłby już straszny moloch, jeśli chodzi o jeden film, bo sama, może nie tyle teoria, ale praktyka stosowania anten w IoT i spełnienie wymagań związanych właśnie z normami ETSI narzuca bardzo wiele zmiennych, które należy w trakcie realizacji projektu wziąć pod uwagę, więc o antenach może kiedy indziej, ale zapraszam Was do szkoleń na stronie doktortronik.pl, które omawiają nie tylko tą tematykę low power, ale także właśnie kwestie antenowe, radiowe, IoT z takiego całościowego, w całościowym podejściu, głównie w oparciu o technologię LoRa. No i to by było tyle na dzisiaj. I tak się przedłużyło, myślę. Trzymajcie się zdrowo, pozostajemy w kontakcie. Hej!